Dzień dobry, dzień dobry, nie wiem, co ja taka nebeska jestem. <laughs> Czy to w odbiorze też jest tak niebiesko, dziewczyny, dajcie znać! Dzień dobry wszystkim, mamy pierwszy dzień wiosny dzisiaj! Aaaa, to się dzieje naprawdę nareszcie! Dotrwaliśmy do pierwszego dnia wiosny. Słuchajcie, jak sobie tak dzisiaj od rana myślę, że jest pierwszy dzień wiosny i sobie tak przypominam zdarzenia z dzieciństwa, jak to się topiło o <laughs> Nie wiem, czy młodzież będzie wiedzieć, o co chodzi. E, dajcie znać, dziewczyny, czy pamiętacie topienie marzanny. Ja to pamiętam doskonale. I sobie tak myślę, yy, i sobie tak myślę, kurczę, co to w ogóle znaczyło, to topienie marzanny? I tak e, przychodzi do mnie, że, ja nie wiem, może, można wygooglować pewnie i się przekonać, co to niby miało znaczyć. Ten symbol takie nie? Symboliczne topienie marzanny, ale jak sobie tak e, pomyślę, to. To mi tak przychodzi, że może chodzi o to, żeby zakończyć stare, odważyć się na nowe, żeby odciąć wręcz stare, nie? Jak jest tak pięknie powiedziane, że, że musisz się narodzić na nowo, czyli musisz porzucić starą siebie, musisz odciąć, definitywnie powiedzieć, że koniec jakiegoś tam etapu, że koniec starej wersji mnie, teraz jestem nowa ja, nie? Teraz wiosna, jestem nowa ja, przebudzona. Przebudzona, wiosenna, lekka. Odnośnie lekkości, to zapraszam Was do mojego wiosennego, lekkiego makijażu. Przede mną cały zestaw do robienia się na milion dziewczyny, tylko cały czas jestem taka niepewna co do światła, bo jakoś dziwnie mi się tu zmienia. Jakbyście mogli mi dać w komentarzu, czy wszystko dobrze znać, bo raz jestem niebieska, raz jestem nie wiem, czy. Aparat reaguje na kolory? <laughs> czy o co chodzi? Jestem reżyserem Obsady. Proszę o kontakt na free. <laughs> to miłe, to miłe. E, dzień dobry Pani Maju. Dziewczyny, tylko mi dajcie znać, czy taka kolorystyka, czy to jest wszystko w porządku. Bo będę się, e, wiecie, będę zaraz robić sobie makijaż, chcę, żebyście też miały dobrą widoczność. Ponieważ od siedmiu lat nagrywam się właśnie po to, żeby dzielić się kosmetykami, dzięki którym em, każda z nas może się czuć lekko, świeżo. Tak jak na wiosnę chcemy się czuć, nie? Chcemy zrzucić kurtki, płaszcze, chcemy zrzucić nawet kilogramy, chcemy zrzucić jakąś starą skórę. Robimy peelingi, robimy jakieś zabiegi, żeby po prostu poczuć się lekko, świeżo, młodo. Żeby, żeby, wprowadzić takie, takie, powiew świeżości. I te kosmetyki mi to dają absolutnie. i Ja się zakochałam w uczuciu właśnie lekkości, świeżości, gdy po raz pierwszy nałożyłam na siebie taki program pielęgnacyjny do pielęgnacji właśnie codziennej. Gdy nałożyłam na siebie podkład po raz pierwszy, to pamiętam, że nie mogłam wytrzymać z radości. Czułam się tak leciutko, Jakbym po prostu przeszła właśnie spłaszcza na jakąś wiosenną sukienkę. Wszystkie dziewczyny, które już wiecie, o czym ja mówię, bo już macie ode mnie, czy od innej może konsultantki, te cudeńka, dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy prawdę mówię. A ja przechodzę do makijażu, bo pewnie bym was zagadała na śmierć, nie? Nakładam krem CC. To jest taka mała pompka, to jest ma leciutka wersja podkładu. Ja, ją, ja go bardzo, bardzo lubię, bo mi jakoś tak e, niekoniecznie zależy na jakimś bardzo mocnym kryciu. Bardziej lubię, jak jest tak skóra, tylko muśnięta i e, koloryt wyrównany. Szukam ciekawych towarzyszek wygadanych, <gadanie> jeśli chodzi o gadanie. Ale dzisiaj wiecie, gadanie. Mm, jak to jest? E, mowa jest srebrem, a milczenie złotem. <laughs> Chociaż są pewne oczywiście okoliczności zawody, gdzie wygadanie ma wielkie, wielkie znaczenie. Ale dzisiaj bardziej chyba ważne jest słuchanie. Nie? No, jak Wam się e, podoba, dziewczyny? Czy widać różnicę? Ja mam tutaj za sobą też lusterko i ja widzę w lusterku moją już przemianę, ale cały czas to światło mi nie odpowiada i nie wiem o co chodzi. to jest bardzo leciutkie muśnięcie kremem CC, a krem CC to jest połączenie fluidu z kremem, czyli bardzo lekka taka śmietankowa konsystencja, która wyrównuje tylko tak fajnie buzię. I nie, nie, nie zastyga, nie wiecie, nie zatyka, nie zastyga, nie ma tego uczucia tej ciężkości. Tylko taka lekkość fajna na buzi. Teraz moim drugim krokiem jest nałożenie sobie pudru jedwabistego. Sama nazwa jest ekstra. Jedwabisty, bo jest na bazie emolientów, więc znowu będę leciutka, świeża, wiosenna, nie? I znów poproszę dziewczyny, jeśli któraś z Was już zna jedwabisty puder sypki, Mary Kay, to dajcie znać w komentarzu. Jak właśnie Wasze wrażenia, a najbardziej o odczucia mi chodzi. Bo ja lubię to uczucie, że na buzi jest tak jak pupcia niemowlaczka, tak mięciutko. <laughs> tak mięciutko. Dlatego, że jest na bazie oleju słonecznikowego i właśnie, a olej słonecznikowy jest emolientem, a emolient zmiękcza skórę. No i teraz bach. Jak widzicie, nic wielkiego. Wyrównuje mi się po prostu tylko koloryt. Chociaż nie wiem, bo jakiś tu psikus ze światłem mi się zrobił. <noise> Więc nie wiem, czy jestem nebeska, <noise> czy mi się tylko zdaje. <noise> Czekam, żeby mi ktoś napisał. Zlitujcie się, ludzie. Napiszcie mi, czy jestem niebieska, czy to jest w porządku, czy to źle widać. Będę coś kombinować. Dobra. Czyli to był krok drugi w moim makijażu codziennym. Jestem trochę niebieska. Dziękuję za litość. Jestem trochę niebieska. Nie wiem, będę może coś tu manewrować. Zmieniam światło. Tło jest niebieskie i ty też przyjmujesz trochę niebieskości. A może jakaś kosmiczna jestem? Słuchajcie, chodziła za mną ostatnio piosenka. Jak to? Ona jest hitem teraz w internecie. I'm not your baby. I'm UFO. Nie, jestem twoją baby! Jestem uwo! I wiecie, słowo staje się ciałem. Jak cały czas się to śpiewasz i chodzi za tobą, to może. <grystanie> może mi się udzieliło. No nijak nie jestem w stanie tego zniwelować. Dobra, le lecimy w takim razie z tematem. Makijażu. No mam nadzieję, że coś jednak z tego da się tutaj fajnie wywnioskować. Sięgam sobie po krok trzeci, czyli bazę. Bardzo, bardzo polecam używanie bazy, bo zwykle nam się kojarzy używanie bazy z jakimś silnym, mocnym, ciężkim makijażem, wyjściowym, nie wiem, na specjalne okazje. Natomiast ja przekonałam się od jakiegoś czasu, że stosowanie bazy codziennie mi dobrze robi. I nie jest to ani trudne, ani czasochłonne, ani pracochłonne. Po prostu widziałyście, leciuteńko sobie e, wklepuje Ważne, żeby ponad załamanie powieki. Bo ona mi fajnie napina, nie? I mój makijaż, nawet jeśli nie jest wyjściowy, wielki i tak dalej, tylko zobaczycie, że będzie lekki, wiosenny, ale jednak się odmienie. Właśnie leży tak fajnie przez calutki dzień i to jest tak fajnie, no, no fajnie, no fajnie jest. Dobra, co ja tutaj tak szperam sobie, może myślicie? Pozostawię bazie wchło się wchłonąć, tam so sobie popracować, a tymczasem zajmę się, dziewczyny, czymś, co mnie śmieszy. Śmieszą mnie moje brwi, bo jak sobie pomyślę, w dzisiejszych czasach to jest w ogóle nie do nie do, puszczenia, nie do dopuszczenia, żeby mieć takie brwi. Ale ja się ratuję precyzyjną kredką. Bo po prostu ją uwielbiam. I tak sobie myślę, że jakbym zrobiła sobie jakieś permanentne brwi, to bym nie mogła używać tej kredki. Albo by, może nie miałabym takiej potrzeby. A ona mi daje radość, bo popatrzcie, jak ja się tu majdnę, majdnę i zrobię się nią na milion. <noise> Dziękuję za te serduszka. Się chociaż wspólnie pośmiejemy. I'm not your baby, I'm you Patrzcie. Nie? Jak fajnie. <laughs> no nie ta Dorota. Nie? Dziękuję za różyczki. To bardzo miłe dziewczyny. Więc smyram sobie i to jest ważne. Dziewczyny, wszystkie, które macie, może ode mnie już tę precyzyjną kredkę do brwi. Napiszcie proszę, czy tak jest, czy prawdę mówię. Że wystarczy się nią tak smyrać. <noise> Można sobie wyobrazić, że jest to wyraz miłości do siebie, że się tu teraz rozpieszczam, dopieszczam, majdam się tak delikatnie po moich brewkach, nic tutaj nie przyciskam to jest bardzo ważne. Nie przyciskam, nie rysuję. Dzięki temu też nie muszę pilnować, żeby było równo. Jestem zwolniona z tego i mogę mieć po prostu radość zamiast zamartwianie się, czy równo to zrobiłam. Nie? Fajne. Fajnie zmieć radość. Więc e, wszystkim, e, czego tutaj e, używam się, po prostu dopieszczam, rozpieszczam. Wyraz mojej miłości własnej to jest. E, Marco Polo pisze też mam taką kredkę. Marco Polo, gdzie se nią se sobie, gdzie nią rysujesz? Jestem ciekawa, co nią rysujesz? Gdzie ją stosujesz? <noise> czy dziś będziesz robić jakiś specjalny makijaż, czy po prostu jakoś tak ci się chce? E, takie pytanie. Nie do końca rozumiem o co chodzi. Dla mnie e, ten makijaż, który robię codziennie, jest specjalnym makijażem. Choć jest codziennym makijażem. Ja kocham makijaże lekkie, łatwe i przyjemne. E, nie za specjalnie przepadam, chociaż czasami sobie robię, wykonuję takie mocne makijaże. Nie mam takiej potrzeby robienia tego codziennie. E, natomiast e, oczywiście lubię się malować czasem, piszę Marco Polo. No i... Cóż mogę dalej? Dalej sięgam sobie po moją paletkę ulubioną. Ja sobie ją konfiguruję różnie, bo ona ma w środku elementy, które są ruchome, czyli można sobie stworzyć taką paletkę. Jeśli ktoś z Was, dziewczyny, która z Was potrzebuje pomocy w stworzeniu takiej paletki w doborze kolorów, to służę. Na podstawie zdjęcia po prostu przysłanego do mnie, pomagam dobierać kolory, w którym będziecie. Wyglądać i czuć się na milion. E, więc, e, więc to jest fajne, że też ona raz kupiona służy i służy, bo możemy sobie właśnie manewrować tym, co jest w środku, wymieniać, modyfikować. E, teraz używam takiego cienia cielistego i robię to powyżej linii załamania. Nałożyłam sobie, widać tutaj nawet. E, celowo tak robię gdyż, ponieważ <noise> wiem, że to nie po polsku gdyż, ponieważ sięgam sobie teraz po drugi cień i mam taki super ekstra inteligentny, ja to w ogóle nazywam te, cień, te pędzle inteligentnymi bo nie muszę myśleć czy dobrze, czy niedobrze, po prostu na szerokość i na długość pędzla sobie o, tak jakby sklepuję. jakby pędzel sam wie na jaką wysokość i na jaką szerokość Znaczy produ produ producent wiedział, stwarzając bo to takie bzdury gadam czasem, nie? <gryw> że pędzel... No i sobie tak wklikuję, nie? I teraz cały czas tu sięgam, wy tego nie widzicie, dziewczyny, i popaki, że ja sobie tu sięgam, o mi się otruszyło. że sięgam sobie po mój ulubiony zestaw pędzli. Który, jak się raz kupi, to służy i służy, i fajny jest, bo sam się organizuje, czyli wszystko jest fajnie zamknięte, nic się nie kurzy. I w środku jest pięć pędzli, które są tak właśnie dobrane do siebie, że od A do Z można sobie stworzyć z nimi właśnie makijaż. Nie muszę już chodzić, szukać, jaki pędzel powinnam kupić. Już wiem, że w tym futerale jest zawarte wszystko. Popatrzcie, jak mi się fajnie teraz przesuwa, nie? Właśnie to jest to, co chciałam podkreślić, że przez to, że nałożyłam sobie dosyć dużo, można by rzec, tego cienia cielistego pod spód, to powierzchni mi się teraz ten ciemniejszy cień fajnie przesuwa, i przesuwam go sobie takim pędzlem do przesuwania. <taki> takim pędzlem on jest, się nazywa do modelowania jest dostępny tylko w zestawie a fajny jest bo jego kształt on nie jest zbity czyli jest taki no troszkę puchaty ale jego kształt jest skośny i też ma taki brzuszek czyli nie jest ucięty taki skośnie tylko ma taki brzuszek i przez to się właśnie bardzo fajnie za pędzlem wszystko rozprowadza na odpowiednią wysokość, szerokość, tak jak powinno być. Wiesia pisze też używa Mary Kay. Wiesia, dziękuję, że to napisałaś. Podziel się proszę, jakie są twoje ulubione produkty. <grym> wiem, że to najtrudniejsze pytanie. Jak się używa kosmetyków Mary Kay, to na pytanie jakie są twoje, nie wiem, trzy albo jak jest jeden twój ulubiony produkt, to jest najtrudniejsze pytanie. Trudno odpowiedzieć, bo się po prostu wszystko kocha, czego się tylko nie spróbuje. Pamiętam, kiedy dołączyłam do Mary Kay jako konsultantka. Eee, cokolwiek sobie nie zamówiłam, robiłam sobie, kupowałam sobie różne rzeczy, żeby po prostu po potestować, zobaczyć. Co nie kupiłam, wszystko było genialne. Co nie kupiłam, wszystko było genialne. <laughs> I tak jest do dzisiaj. Podkłady są cudowne, pisze. O, pisze Wiesia, e, właśnie nałożyłam retinol. <laughs> Czyli wszystko kochasz. Przepadłaś, tyle już. <laughs> Dziewczyny, jeszcze to nie wygląda, ale już zobaczycie teraz, jak sobie dołożę konturówkę. A nakładam ją, jak widzicie, w takiej maluśkiej, nie wiem, jedna trzecia odległości linii dolnej. <laughs> I sięgam tu sobie do mojego zestawu po pędzel y, do rozcierania konturówki. Bardzo polecam używać właśnie tych konturówek, bo są mięciu nie ciągną skóry, nie musimy się jakoś tam męczyć przy tym, tylko znowu się pieścimy, rozpieszczamy, dopieszczamy. A nie mówiłam, pisze Wiesia, tusze, kredki, maseczka żelowa, mleczko. <śled> Więc dopieszczamy się też e, na górnej linii e, rzęs. Ja sobie tak majdam, wiecie. Nawet się nie przykładam, żeby to było jakoś równo. Bo zaraz to i tak rozetrę. rozetrę. A nie jest to trudne, bo kredka jakby no, jest tak mięciutka, że że się łatwo nią maluje. I teraz mój pędzelek, tak zwany gwóźdź. To jest potoczna nazwa. Potoczne nazwy czasami mnie tak śmieszą. E, one, ale wiecie, potoczne nazwy są z życia wzięte, więc warto jest im się przyglądać. Na przykład krem pod oczy, żelazko, nie? No skąd się wzięła ta nazwa? <grym> z życia, nie? Jak z życia, to znaczy, że prasuje. E, co chciałam powiedzieć? E, e, nie wiem, co, Wiosia, chcesz powiedzieć? Nasz dużo oko. Nie wiem. Pewnie tutaj słownik. Czasami słownik potrafi tak wymyślić. Jeszcze sobie tutaj rozetrę, dziewczyny. Jak mam mocno i mi się da za mocno, to się e, po prostu nie przejmuję, nie zamartwiam swoim losem, tylko sięgam sobie po cieliste. Masz duże oko. Aha. <laughs> E, pocielisty cień. I tu sobie te granice rozblendowuje. Ja nie lubię jak jest tak bardzo, bardzo mocno, więc. A już na pewno nie na co dzień. O, i widzicie, jak się fajnie rozblendowało. No szkoda, że to światło nam dzisiaj takie niebieskie się zrobiło. E, i, I co teraz? Słuchajcie. E, aha, coś chciałam powiedzieć o o nazwach potocznych, że... <śmiany> Co ja się uśmieję, dziewczyny? Sama do siebie. Tak się sama u... po prostu... <śmiany> tak się uśmieję. No bo jest taka nazwa na taki pędzel do nakładania podkładu. To jest pędzel do nakładania podkładu. I jest taka potoczna nazwa kopytko. nie Wzięła się pewnie stąd, że no, no, kształtem komuś przypomniał kopytko. I słuchajcie, jak słyszę, że, jak, że bo zamawiacie u mnie, dziewczyny, też te pędzle. I to jest super, bo przepiękny jest efekt nałożenia podkładu tym pędzlem. Szczególnie jak ktoś ma skórę mieszaną. Ale mi się zaraz przypomina film Krzyżacy. Tam jest taki fragment ze świętymi relikwiami, gdzie. Piękny komentarz. Mi pani od razu poprawia humor. No bo się po, sama pośmieje, to się udziela, nie? <grytanie> słuchajcie, jest taki fragment w Krzyżakach ze świętymi relikwiami. Jest tam taki handlarz, który wszystko sprzedaje: sprzedaje święte relikwie, żeby ludziom nie, zbawienie <grytanie> zapewnić. I słuchajcie, i co on tam nie sprzedaje: wszystko, wszystko można sprzedać. Słuchajcie. E Słoiku yy, wiaterek ze stajenki, który... <grywia> wiaterek, który miał w stajence, jak się Pan Jezus narodził. Szczebel drabiny, która się przyśniła Świętemu Jakubowi. I tam takie różne. I słuchajcie, kopytko osiołka, <grywia> na którym Święty Józef wiózł Maryję. <grywia> Jezus zaraz prostu. Także dziewczyny, jak piszecie, że chcecie kopytko, musicie, u, musicie e, uściślać, o jakie kopytko chodzi. Bo ja wiecie, ja podchodzę poważnie do swojej pracy i zdobędę. <grym> I zdobędę kopytko osiołka Jak trzeba. E, słuchajcie, e, teraz nakładam sobie e, śmichy chichy na bok, e, bo nakładam sobie. E, tuż. I to takim dosyć gigantycznym, gigantyczną szczoteczką. Mam ten tuż pisze Wiesia. <grystanie> e, I teraz e, ja bardzo, bardzo go lubię. I szczególnie go polecam paniom, które mają długie rzęsy, znaczy dłuższe niż krótkie. <grystanie> e, bo takie długie, długie to, to naprawdę rzadkość. Ale o co mi chodzi? że szczoteczka jest dosyć duża i musi tu być takie oko, takiego kształtu, żeby nią manewrować. Czyli nie sprawdza się przy malutkich oczach i przy króciutkich rzęskach. Wtedy polecam. Dlatego tak ważne jest, że jak dostanę zdjęcie, to wiem nawet, jaki tuż polecić. <gry> Boże słodki, przestańcie. Nie, to były żarty! Ten tuż polecam wtedy, kiedy, kiedy właśnie są króciutkie rzęski, oko głęboko osadzone, bo on ma, tamten ma małą szczoteczkę i wszystko złapie i tak wydłuży i tak sobie poradzi i się nie uciapiemy, nie? A ten właśnie polecam, jak oczy są duże, jest tu przestrzeń na manewry i też ważne jest. Że z jednej strony ta szczoteczka jest taka ścięta płaska. E, I nią się zygzu zygzu, zygzu. Ja już wam. Po, e, o, nie? Na niebiesko co prawda. <śślam> już te kolory dzisiaj w ogóle nie oddają prawdy. Ale e, ja się widzę w lusterku i no, prawie że na milion już jakieś 990. <ślam> e, i co jest ważne, że tutaj tą stroną właśnie ściętą, e, jak ktoś ma ten tłuszcz, to pamiętajcie, dziewczyny, żeby przyjrzeć się, zanim nałożycie, bo to jest ważne, e, bo wtedy efekt jest totalnie inny. E, I żeby nią sobie pozygzakować tam od nasady, bo wtedy się pogrubia. Pani Wiesia, idę gotować zupę, ale słuchać będę. No to nie z was pani gospodyni, jak o dziewiątej już zupa będzie nastawiona. I, a potem sobie przekręciłam w, ro, w dłoniach nie wiem czy widziałyście, widzieliście przekręciłam sobie, to specjalnie jest właśnie taki kształt e, kanciasty, ergonomiczny żeby sobie w dłoniach właśnie przekręcić i bach, wydłużać i piorunujące rzęsy teraz mi się zrobią o Jezus, tu popatrzyłam na komentarz i się uciapałam ja już mam gruntownie Łazienkę, posprzątałem. Pani Wiesiu, niech już pani nic nie pisze, bo, wpad... bo bo- wpadniemy, te dziewczyny, które dopiero wstały, wpadną w jakieś. <śmiech> nie? <śmiech> Złe myśli o sobie. <laughs> e, dziewczyny, żartuję oczywiście. Bardzo fajnie, dobry przykład. E... Teraz tak, tu, tu się uciepałam, bo popatrzyłam na komentarz, ale to, to jest też fajny przykład, żeby pokazać, że dziewczyny nie przestraszamy się, nie martwimy się, co to będzie, jak to teraz zetrę, i nie walczymy z tym, bo by się to wszystko zaraz roztarło. Jak pozwolimy temu wyschnąć, nie? To zaraz zobaczycie, jak po prostu odpadnie. Dobra, do roboty, Dorota, bo yy, się. Za dużo nagadałam. Ale teraz zobaczycie, mój ulubiony pędzel ta -da, ta -da, do robienia się na milion. Jest to pędzel do policzka, a w mojej paletce dziewczyny mam, i dla was też mogę przygotować, jeśli chcecie, e, brązer rozświetlacz i róż. I mogę go nawet nałożyć jednocześnie. Te trzy produkty mogę jednocześnie nałożyć na mój pędzel. Patrzcie, tak, tak, i na środeczek, na brzuszek rusz. I jednym ruchem, przez to, że e, on jest tak specjalnie stworzony, że i tak wszystko się nałoży tam, gdzie ma być, to jednym ruchem sobie ta -da, ta -da. Teraz sobie jeszcze takie fałkę, szczytem robię, przekręcam sobie w dłoniach szczytem. No nie wiem, jak to po drugiej stronie, bo to ciągle jestem jakaś niebieska ale mam nadzieję, że, że jakoś coś tu jednak fajnego z tego filmiku wybrzmi. Teraz sobie robię taką trujeczkę po to, żebym nie miała paska, placka, i tak nie będę mieć, bo nałożyłam przedtem jedwabisty puder sypki, więc powłoka jest satynowa i nie zrobi się placek, nic się nie przyklei, ale i tak sobie lubię taką, o, trójeczkę, nie? Bach. Wtedy jestem taka 3D e i drugie, na drugim policzku to samo. I zaraz yy, zetrę to. Pewnie Wam przeszkadza. I jednocześnie na wszy wszystkie te trzy produkty do policzka nałożyłam, nie? Popatrzcie, jak fajnie. Ten, a ten, nie? I bach. Zawsze proponuję, żeby się trochę pomacać, dziewczyny. <gryw> Czyli wymacać sobie, gdzie jest kość. Tutaj się kończy, nie? I tu ona idzie. Jak sobie tak pomacamy, to, to czujemy, gdzie jest kość. I po tej kości, nie? Ważne, żeby tutaj nie dojechać za bardzo blisko, bo się wtedy tak ponuro nam zrobi. Dlatego tak te dwa palce przykładam, że można sobie wymacać, że faktycznie o, zaraz przy tych dwóch palcach jest koniec kości, nie? To dotąd maksymalnie. I trójeczka, bach. Odwróciłam pędzel. W przypadku, gdy mi się za dużo na przykład nałoży, to można odwrócić pędzel, właśnie i tak pięknie się wszystko razem rozblenduje. O, popatrzcie, jak fajnie. Ok. I teraz, y, gdybym miała patyczek, to bym patyczkiem to zrobiła, ale lepiej, ale że mam waciki, no to wacikiem. Fajnie? Zrobione, nie? No, i na końcu wjeżdża puchacz. Cały czas są to pędzle z mojego zestawu. Pięć pędzli dziewczyny, więc mm, fajnie, bo y, jak sobie kupimy taki zestaw pędzli, to czujemy się takie zaopiekowane, nie? Że tak mamy taki super ekstra zestaw. Mamy wszystko, co potrzebne, żeby ten makijaż codziennie sobie fajnie wykonać. Tutaj y, takim puchaczem sobie. Mm, Majdam pudrem rozświetlającym, bo moje usta wtedy takie promienne się bardziej robią. Jak się uśmiecham do Was, to mój uśmiech jest szerszy, promienniejszy, nawet przez telefon to czuć. I znowu się miziam, tak? Z miłością. Czyli nie przyciskam konturówki. Zaznaczyłam? Gdzie są usta, żeby było wiadomo? <noise> Z wiekiem się też zatracają kontury ust. Więc. Więc tym bardziej warto stosować konturówki. To nie muszą być mocne kolory. To może być na przykład kolor rose, który kocham, uwielbiam polecać każdej z Was dziewczyny, praktycznie, bo każda z nas wygląda pięknie w tej konturówce. Tylko zaznaczone są kontury i później wypełnienie szmineczką. A może dzisiaj po prostu dodam błyszczyk. Mój ostatnio, jeden z ulubieńszych. Fancy Nancy. Ma tak piękne yy, drobinki. Widzicie, jakaś co się dzieje? Magia, nie? <grych> Jakie usta mi się zrobiły. Każda z nas może uzyskać taki efekt. Wystarczy zastosować te kroki. Już przybliżam, żeby było lepiej widać. Jakie mam śliczny uśmiech, ojej! Zagrożeniem jest wpadnięcie w samowielbienie dziewczyny. Oczywiście żartuję, daleka droga na pewno nam do tego. Bo my, Polki, bardziej siebie potrafimy nie lubić niż, niż lubić, bardziej krytykować niż doceniać, nie? Bardziej ganić niż um, chwalić. Tak mamy, więc daleka droga do samowielbienia. <laughs> nie ma ryzyka. <laughs> dziewczyny, już przybliżam. Popatrzcie, efekt błyszczyku, gdybym go nałożyła samo istnie, czyli sam błyszczyk, też by był piękny efekt, ale z konturówką to jest mistrzostwo. Popatrzcie, jak fajnie też na oczach, nie? Jest wszystko tam gdzieś rozblendowane, nie ma jakoś, że tu jest placek, tam plama, nie? Tu się jeden cień zaczyna, tam kończy, tylko jest ze sobą wszystko połączone. Tak samo jeśli chodzi o konturówkę do oczu rzęsy są zagęszczone, ale nie widać, że ta konturówka to zrobiła, tylko wygląda to bardziej tak, jakby była takiej pięknej urody. Rzęsy są absolutnie podkreślone, wydłużone, ale nie są pobołaganione, w sensie poklejone, tak? Bardziej, bardziej to tak, no może naturalnie to za duże słowo, bo widać, że są wytuszowane, ale, ale jednak nie są takie jak Nieraz się można zaobserwować, nie? że takie sklejone. Na policzku jest gra światła, nie widać gdzie jest róż, rozświetlacz, brązer, wszystko jest ze sobą zblendowane, ale one są we właściwych miejscach. Więc brwi również myślę, że nie są kanciaste, nie postarzają, lekkie, nie? Tak jakby obraz, rama dla, dla obrazu ale nie jest to jakieś tam przemalowane, przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem ciekawa Waszej opinii, co byście tutaj dziewczyny mm, powiedziały. Może coś byście poprawiły, może coś byście mi zasugerowały, żeby coś robić lepiej inaczej. Albo coś Wam się może podoba. Też, to, też o tym zachęcam, napiszcie w komentarzu. Bardzo dziękuję za każdy komentarz, za każdą z was, która oglądacie, które ze mną jesteście, które też potem często piszecie, dzwonicie i też chcecie, żeby dla was stworzyć właśnie taki zestaw. To ja to nazywam to jest zestaw do robienia się na milion. W skład zestawu, jak widziałyście, tak jak się malowałam, wchodzi Krem CC jedwabisty puder sypki e, tuż do rzęs to już dobieram który w zależności od urody e, paletka dziewczyny e, zestaw pędzli <zysz> zestaw pięciu pędzli baza na powieki e, no jakiś błyszczyk czy, czy szminka w zależności czyli tak jak się malowałam konturówka do ust e, kontu e, kredka do brwi i konturówka do oczu to są kosmetyki z którymi każdego dnia, każda z nas może robić się na milion, nie w pół godziny, tak jak tutaj trwa nasza transmisja, nasze, nasze nagranie, bo ja tutaj gadam, ale bez gadania jest to dosłownie kilka minut trzy, trzy minuty, chyba kiedyś e, nagrywałam się, malu, malowałam się bez gadania, to trzy minuty. Ale, e, dziewczyny, e, więc e, dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Dobrego dnia, cudnego. E, ja przechodzę na mój kanał na YouTubie. Jeśli macie ochotę, to możecie. Iść za mną, bo o dziewiątej każdego dnia, od poniedziałku do piątku, też włączam się z treściami motywacyjnymi, z książkami, które kocham, polecam, takimi przebudzającymi naszą świadomość do dobrego humoru, do dobrego nastroju, do dobrych myśli, do dobrego samopoczucia, do nawrócenia się na swoje piękno. No, więc zapraszam. I zapraszam do kontaktu każdą z Was, która nie znacie tej marki, a chciałybyście spróbować. Cudownie pojętych. Pozdrawiam.